I mojej kwiat ryzyk w koperty. Piękny dźwięk, co? Przyspieszacz mu zdejmiemy, nie szarpać. Cyk. Zimny troszeczkę kopci. Tak to igiełka. Opa! Teraz mamy luz. Fajnie się wjeżdża, ale jak maszyn jest dużo, pomieścić się, słuchajcie, jest... Ma dużo luzu. Posłuchajcie dźwięku. Miód na uszy. No i gasimy. No i słuchajcie, jedziemy sobie na pole. Zobaczymy, co w tej pszenicy piszczy. Także może nam się uda, jak pojedziemy od razu po folię i siatkę do siano-kiszonki, już zakupić środki na D2, który, tak jak mówię, ja troszkę stosowałem pojedynkę później, więc może troszkę robił D2 później, ale u was pewnie ta D2 już, słuchajcie, będzie na pewno troszkę wcześniej. O, widzicie, na polu już jest Patryk. Pomoże mi tam zdiagnozować te wszystkie moje... że tak powiem, sytuacje polowe. Okej. Siemano, co tam mamy na tym polu? Wilajka jednak wyższa jest, co? Wyższa. Ja u siebie też mam. Wczoraj robiłem zabieg właśnie tę dwójkę. To taka. Tam gdzie lepsza gleba, to... No zobacz, jest wyższa, bo widać od tamtej. Jest inna, no, zupełnie jest odmiana. A zobaczmy właśnie w Wilajce, co się dzieje tutaj pod spodem. Na dole to Wilajka jest dość zdrowa. Jak zerwałem tutaj flagówkę, to się zaczyna. Pierwsze są objawy, tego nawet na kamerce nie zobaczysz. Są pierwsze takie kropeczki przejaśnienia jakby na roślinie i w środku masz taką brązową kropkę, czyli DTR-ka. Brunatna plamistość liści. Nie wiem, czy gdzieś może... O! I to, co będziesz, jak się będziesz robił tę dwójkę, bo będziesz za chwilę robił tę dwójkę. Mhm. Skrzypionka zaczyna się wylegać. Poczekaj, odrzucę telefon. Czyli jakieś perytroidy coś trzeba będzie dołożyć pewnie. Będzie trzeba dołożyć jakiś perytroid. O! I tutaj widzisz tą kropkę czarną, jedną. No to właśnie DTR-ka. I tego tutaj to masz więcej takich kropek przebarwień i w tym się pojawi czarna kropka typowo DTR-ka. Trzeba będzie to też wziąć pod uwagę. Słuchaj, a powiedz mi, jeśli chodzi, może dalej wyjdziemy, zobaczymy. No. Czy tam było gdzieś, mi się wydaje, że wcześniej jak byłem, to widziałem troszeczkę mączniaka. Takie troszkę białe jakby, ale czy jakimś. Zobacz, jak ten haber dziwnie zniknął, ale jest spać. Tak, tak, tak. O, tu jest, na nim siedzi tyle. Robaków. On już teraz zostanie. Tego habra jednak było bardzo dużo. No. No to, ale mączniaka nie ma. A powiedz mi, co to jest, zobacz. Nie ma źle. Na dole na przykład takie coś. Tutaj była. Tak, są objawy żerowania dorosłej larwy skrzypionki i jakieś były objawy septoriozy, ale widzę, że zaleczone. Czyli ten pierwszy zabieg też tam troszkę nam pomógł. Zadziałał. Zadziałał. No tutaj dół jest zdrowy, no ale teraz musimy się skupić na górze, żeby ochronić flagówkę. I też częściowo, jak będziemy robić już zabieg, bo część kłosów jest na wierzchu, żeby ochronić kłosa. Kłos. Obronić. Wydawałoby się, że taka długotrwała susza, grzybów nie będzie. A jednak... Ciepło i teraz opady? Teraz będzie presja. Już to coraz więcej tego pokazuje. Jak ktoś nie zrobił tej jedynki, to ma z mączniakiem przerąbane, mówiąc kolokwialnie. Bo już wchodzi, jest blisko lista flagowa. No, właśnie ja znam osoby, które się pytają, czy grzyb już wchodzi. I no. Nie robili tej jedynki, nie? Tak. Nie, no słuchajcie, no trzeba działać po prostu, jak nam pogoda pozwala, i więc myślę, że... Żeby optymalnie to zrobić, trzeba będzie
trzeba będzie po prostu zastosować dobry środek. Azotyk był dany tyle, że powinno to wystarczyć, więc teraz co, no udaje się do sklepu i tak po siatkę, po folię, więc przy okazji coś tam zakupię, a na widzicie, macie pogląd, jak to wygląda u was, na pewno u każdego innego wygląda to też bardzo inaczej. Kto robił wcześniej tę jedynkę, na pewno już ma bardziej zaawansowane, już jest czas na tę dwójkę. Dokładnie. Zresztą tak jak powiedziałeś, wczoraj tu u siebie już robiłeś, nie? Tak, robiłeś. Ja już robiłem wczoraj, dzisiaj będę kończył. Dokładnie. Dobra, to ja udałem się do sklepu, dzięki za mądre słowo, rozumiesz? Dzięki. Dobra, słuchajcie, już mamy otwarte. Piotrek przyszedł, bo dzwoniłem, tak widzicie. Cześć Piotrek. Witam. Szydełeczko jest. Słuchajcie, tak jak mówiłem, przejechaliśmy głównie po folię właśnie z tą pleka. Tutaj będziemy też właśnie pokopać i po siatkę, którą dostaliśmy na testy. I przy okazji chcemy kupić sobie, akurat mamy jeszcze gości. I co, no bo potrzebujemy coś, Piotrek, na tę dwójkę. Mamy wybór duży, zobaczcie, porządne coś na tę dwójkę, na pszenicę. Coś porządnego na tę dwójkę. Chcesz robić jakąś mieszaninę, żeby zejść trochę z kosztów, czy mieć coś dobrego za troszkę większe pieniądze, ale bez mieszanina na jednorodnym nośniku i wtedy wiemy, że nie będzie nam się destabilizował jeden drugiego. Jest to zawsze pewniejsze. No wiadomo, ludzie próbują sobie jakby zejść z kosztów i mieszają różne środki, bo tak, z większości nieliczne środki biorą pełną gamę chorób grzybowych i dodają, mieszają różne ze sobą, żeby ta skuteczność była większa, żeby ona wzrosła, ale nie jest to tak na tyle znowu stabilne, bo różnią się nośnikami, które są zawarte. No, może gdyby były tych samych firm, prawdopodobnie ten nośnik byłby sam, ten sam byłoby lepiej, ale ciężko jest o środki, które robią nam wszystko, choć dużo jest środków, które robią nam, powiedzmy, większą część chorób grzybowych, ale no wtedy ich cena jest troszeczkę droższa. Rozumiem, jeśli chce jeździć Mercedesem, to nie można się spodziewać ceny malucha, proste. I takim jednym ze środków, który w tej chwili bym Ci polecił, bo widzisz, u nas jakie są pogody. Najpierw było sucho, no w tej chwili codziennie praktycznie coś przepaduje. I te septorioza liścia, liść flagowy może być właśnie zagrożony rdzą, septoriozą. I jednym z nowych środków, gdzie na przykład jeszcze ten składnik nie był, tak, że patogeny nie są na niego, nie powinny być na niego jeszcze uodpornione, bo go, jak to nie miały z nim styczności. Dlatego ten środek powinien działać dobrze, nawet bardzo dobrze, tak jak firma zapewnia, że daje nam ochronę 35, nawet do 40 dni. Mhm. Nawet do 40 dni. I oczywiście daje tu też, tak jak dawały stribuliny, tutaj ten solatenol. Chyba prawidłowo powiedziałem, bo jeszcze to jest u mnie nowość na półce. Muszę się jeszcze z tym produktem dokładnie zapoznać. Daje też ten efekt gren, tej zieloności, lepszego chlorofilu, czyli lepszej produkcji na potrzeby kłosa. I wtedy wypełnienie ziarna jest lepsze. Bo wiadomo, im lepszy, ciemniejszy zboże, dłuższy ten tak zwany efekt gren, wtedy lepsza fotosynteza w liściu, czyli więcej produkuje. I wtedy może napełnić to ziarno. Wtedy zyskujemy na MTZ-cie. To, co teraz troszeczkę dołożymy do zabiegu hektarowego, zwróci nam się na masie 1000 z ziarna. Będziemy po prostu mieli. Nie, no ja też właśnie tutaj wcześniej mówiłem, że będę chciał coś dobrego kupić. Takiego, żeby właśnie chroniło liść flagowy, bo być może te trzy nie będę wcale robił. I dlatego zaproponowałbym Ci Elatus Era. Jest to nowy środek, Syngenty. On chyba w zeszłym roku dopiero wszedł na rynek. O tak, jak tu jeszcze nawet widać. Innowacyjny produkt rolniczy, no proszę bardzo, na 2018 jest nawet napisane, kiedy prawdopodobnie został oceniony. I z tego, co producent zapewnia w swoich broszurach i urodkach, no jest w tej chwili jednym naprawdę z lepszych środków i że ten 35 dni jest praktycznie zapewniony ochrony. No mówię tak, te trójki nie będę chciał raczej chyba robić, raczej nie. Znaczy to czas pokaże i pogody pokażą. No na 20 hektarów bym potrzebował tego środka. No. Tu w tym momencie, no niestety, akurat takiej ilości nie mam, no bo to dlatego jest wzięty
karton na próbę, zobaczymy jak on się przyjmie. Tutaj w naszej okolicy, wiesz jaka, to u nas jest troszeczkę tak mniejsze gospodarstwa. No ty jesteś większy, Marcin, taki, a tutaj w naszym regionie takie są średnie gospodarstwa, można powiedzieć rodzinne. Dlatego no, w tej chwili jest wzięty, ale nie ma problemu. Dwa dni środek będzie na miejscu, wie, pozostało. W tej chwili, jeżeli chcesz już coś robić albo chcesz mieć zabezpieczone, kartonik mogę ci w tym momencie dobra. No okej, okay, to kartonik, to... Ten jeden wezmę, co masz, resztę po prostu co braknie, no to mi dowieziesz i tyle, nie? Przy okazji też i tą siatkę i tą folię, bo w sumie najpierw będę się chciał uporać z sianokiszonką i dopiero później opryskać, no ale już jestem po to, tą wiem przy okazji właśnie wezmę sobie środki i pokażę jak masz właśnie sklepie, że blisko na wsi też może być sklepik, zobaczcie. Nieduży sklepik, ale myślę, że w miarę wybór towaru jest. Nowości wszelakiego, w miarę typu, które tam występują, próbujemy właśnie też. Tak jak ja to mówiłem wcześniej, pamiętacie, jak byłem na łanie pszenicy, że to nie jest wydatek, tylko to jest inwestycja. O, właśnie. No tak to można porównać. Dosłownie. Dobra, piszemy. Piszemy sobie fakturkę, ja se, może bym sobie zaczął powoli nosić to, co mam, a ty możesz pisać dokumenty i mi to, czy ja wezmę folię już sobie, słuchaj. Czyli jeszcze folie pozostały na podwórku z magazynu, tak? O kurde. Tak, bo dopiero... Okej, okay. No to działam, słuchajcie. Ale mądry wykład żeśmy dostali. Nie mówcie, że mam bajzer w samochodzie. To jest samochód właśnie do takich rzeczy. I tak ma być. Pas! Co możemy? Wrzucimy tutaj resztę z magazynu. Akurat nie z magazynu, tylko z podwórka. O, może być z podwórka. Byle było. I sobie trzy rzeczy załatwimy za jednym razem. Słuchajcie. To jest ten środek. Widzisz, gdzie stoi? Widzę, widzę. O, dobra, zaczęli się. Musisz dorzucić mi resztę spółki, tak? Tak. Okej, to już to zaniosę. I będziesz sobie pisał dalej. To. Cena tobie już jest raczej niepotrzebna. No, każdy z tym ma inną, więc... Już tam, kto tam chciał, to widział. Dobra, to mamy to. Jeszcze folię i siatkę wrzucimy sobie na podwórku. Faktura, słuchajcie, już się pisze. Musimy na podwórku wjechać po resztę towaru. Na podwórku, że będziemy siatkę, pokażę wam jak wygląda siatka, którą będziemy testować właśnie przy sianu kiszące. Tak jest, mamy jedną siatkę wypróbowaną dobrą, a ta... A chcemy zobaczyć jak będzie działała ta. Folia jest dobra, zobaczymy siatkę. Tak jest, dobra. Czekaj, to może złapię sobie. Teraz ma dojść do folii jeszcze dalej, nie? No jestem ciekawy tej właśnie tej siatki, zobaczymy, taka inna no jest. Właśnie, ma być w jakiejś technologii innej, że jakby ona jest podwójna, tak mi tłumaczy. Że jak idą, jakby dwie warstwy naraz idą. No zobaczymy jak to będzie. Jakaś nowa technologia, zobacz. Albo są różne, patrz, bo to jest 2600, tak. To jest 2. Jest 2 na 125, tak jak masz, i jest 2 na 123. I mają też 2 na 200 i 2 na 600, no nie? Aha. O, tu jest sprzęt odpowiedni. Siekierą. No. Z której strony przywalić? Jakby trafił między te. O, jakiś krew tutaj jest, jakieś było kurzobicie. O, patrz Piotrek, może ja się jeszcze, kamera chyba działa. Może ktoś kombaj do buraków też to będzie chciał twój kupić. No, czemuż nie. No, idzie, o, podejdziemy, zobaczcie sobie kombaj do buraków. Kurde, vlog będzie za długi chyba. Mam nadzieję, że Kasper chyba będzie miał coś powycinać. W dobie Holmerów, no ale może ktoś coś jeszcze. No nieraz ludzie szukają właśnie, nie? A skoro tobie niepotrzebny, więc wiesz. Może komuś się przyda. Ktoś będzie zainteresowany, napisze pod filmem, to wtedy będziemy oglądać dokładnie go i negocjować cenę. Na razie zapodałem sygnał, że jest takie coś. Już miałem kończyć vloga, się pożegnać. Oczywiście kamera się wyłączyła, co przemawia właśnie za tym, żebym kupił nową kamerkę. Także tylko w tym momencie chciałem się pożegnać i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, cześć!